Dzień dobry, Piotr Orłowski, witam Państwa. Moim Państwa gościem jest Mateusz Grzesiak, psycholog, wykładowca akademicki, no i specjalista, mógłbym powiedzieć, od takiego pozytywnego podejścia do życia. Witam. Bardzo serdecznie witam i dziękuję za zaproszenie. Przyjemność tutaj być w Chicago. Naszą przyjemnością jest gościć Cię tutaj. Pytanie takie, bo jesteś niezwykle popularnym człowiekiem i chociażby media społecznościowe, w których Ty też funkcjonujesz i starasz się przekazywać to, czym się zajmujesz. Profil na Facebooku, ponad 350 tysięcy osób, które obserwują te Twoje rady. Ja pamiętam Cię z czasów jeszcze w Polsce kilka lat temu, kiedy pojawiłeś się medialnie. Mhm. To początek tej takiej drogi, gdzie stało się głośno o Tobie. Tak. No i to jest związane właśnie z tematem, o którym porozmawiamy też. Pojawiają się ludzie na naszej drodze, kiedy mamy jakiś cel wyznaczony, którzy mówią, nie, jesteś pozytywny. Ktoś powie, no ale jak to pozytywność, jak do tego podejść? Jak ta Twoja droga się układa i no, jak to się stało, że jesteś tu, gdzie jesteś? To jest świetne pytanie dla nas Polaków, doskonałe, bo to malkontenctwo jest czymś, co wydaje się, że mamy z mlekiem matki dane od samego początku, bo narzekamy za dużo, bo staramy się widzieć w szklance zawsze, że jest do połowy pusta, nie do połowy pełno. I widzisz, ja wychodzę z założenia, że tak statystycznie to Polacy wybiorą dwa kierunki, jak sobie radzić z tym malkontenctwem. Jedni stwierdzą, że będą tacy sami, no bo jak narzekają, to teraz można ponarzekać, że inni narzekają, więc w ogóle można narzekać podwójnie. Przecież można dmuchać na zimno, no jakbyśmy to przetłumaczyli na angielski, to jak ktoś powie blow on cold, no to w życiu nie rozumie, to są nasze wynalazki, wiesz. Takie smaczki kulturowe albo szukanie dziury w całym, kiedy całe nie wie, że ma dziurę, więc tego nie zrozumieją Amerykanie, bo to trzeba było się urodzić u nas. Albo z drugiej strony, taki kierunek, który ja obrałem, część Polaków wybiera takie zaparcie się w kontekście, a ja będę inny, a ja zrobię inaczej, bo to dla mnie nie działa. Mogę sobie wziąć od Polaków odwagę, kreatywność, świetne wykształcenie, etos pracy, ale nie wezmę tego malkontenctwa i ja chętnie wezmę to podejście amerykańskie do życia, tak że będę bardziej optymistyczny. I wtedy to się przydaje i łączy ze sobą. Jak dużo czasu zajęło Ci to, bo Ty masz takie podejście, Ty jesteś takim pozytywnym człowiekiem, który stara się zarażać tą pozytywnością innych i pokazywać też, że to może dużo w życiu nam dać. Gdzie Ty byłeś na początku, kiedy doszedłeś do wniosku, że idę wysoko, mierzę wysoko, no i zacząłeś realizować te cele? I jak ta droga wygląda? Jak to długo trwa, żeby osiągnąć jakiś sukces? Czy jest w ogóle ta recepta? Ja na to patrzę w kategoriach zawodowych, bo blisko 20 lat się tym zajmuję jako pewnego rodzaju ścieżka, która polega na wzroście organicznym. To znaczy, że z dnia na dzień prawdopodobnie nic się nie wydarzy takiego zaskakującego, że nagle ktoś schudnie 30 kg w weekend, to nie będzie miał miejsca, albo że ktoś się stanie przysłowiowym milionerem, albo że ktoś założy szczęśliwą rodzinę. To jest proces, który wymaga pewnej pracy. Natomiast jak ta praca jest przemyślana, użyłbym słowa z zarządzania strategicznie przemyślana i zaplanowana, to wtedy można się spodziewać, że istnieje większe prawdopodobieństwo tego, że ten sukces się osiągnie. I ja w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, przede wszystkim poprzez kwestię odsuwania się od tego, co nie działa, czyli bardziej porażek, które odnosiłem, że są pewne rzeczy, które mi nie działają w życiu. Na przykład to, że studiuję, ale w momencie, gdy studiuję, to nie uczę się rzeczy praktycznych. Ja to zrozumiałem, jak wyjechałem do Niemiec, bo bardzo dużo rzeczy rozumiemy na temat tego, jakimi rybami byliśmy w akwarium, gdy nas przesuną do innego akwarium, bo wtedy patrzymy na nie z pewnej perspektywy. Więc ja wyjechałem do Niemiec. Pamiętam, że miałem egzamin z prawa cywilnego i profesor zadaje mi pytanie o jakąś wierzytelność. Ja ją definiuję z pamięci. On mówi, ale panie Mateuszu, nie musi pan tego zakuwać na blachę. Pan może otworzyć kodeks. I ja robię wielkie oczy, bo przecież w Polsce na Uniwersytecie Warszawskim, z którego się wywodzę pod kątem prawa, to trzeba było zakuwać, więc to była taka zmiana mindsetu, paradygmatu w ogóle myślenia, czyli trzeba myśleć, a nie powtarzać. Więc ja już wiedziałem, że studia nie dadzą mi wszystkiego tego, czego ja szukałem, więc zacząłem szukać gdzie indziej, zacząłem szukać świata praktycznego. Jak świat praktyczny, no to witamy w świecie Ameryki, gdzie oni są nastawieni na to, że ten, kto ma wynik, ten ma rację. U nas w świecie naukowym, który ja też eksploruję jako wykładowca akademicki i adiunkt, rację ma ten, co napisał artykuł naukowy jeszcze w prestiżowym czasopiśmie. A tam się okazuje w tych Stanach, że jest zupełnie inaczej. Więc ja wziąłem ten model praktyczny. To zacząłem łączyć teraz teorię razem z praktyką. No to tak powstała Bizuka, czyli biznes, który ma wymagania bardzo praktyczne amerykańskie z nauką, która jest powtarzalna, modelowalna i dzięki niej możemy mieć określonego rodzaju narzędzia, których ja później uczę ludzi. Więc te wszystkie lata, które ja poświęciłem na to, żeby siebie rozwijać, w
gruncie rzeczy sobie pomagać, okazały się również wartością dla ludzi, którzy mnie spotykali na swojej drodze, bo problemy mają charakter uniwersalny, każdy z nas ma te same potrzeby, każdy chce się czuć bezpiecznie, każdy chce się realizować, każdy chce mieć dobre, prawdziwe poczucie własnej wartości, więc ja pomagając sobie, zacząłem widzieć, że tak samo mogę pomagać innym ludziom, zarówno w kontekście indywidualnym, jak i w kontekście biznesowym. A wraz ze wzrostem kompetencji, no to zacząłem mieć coraz bardziej swój American Dream. Ale to nie był tylko American Dream, to był jeszcze Chinese Dream i to był jeszcze Brazilian Dream i jeszcze Polish Dream. I te wszystkie po kolei marzenia okazały się, że są po pierwsze osiągalne, jak się ma konkretny plan. Po drugie, można uprawdopodobnić to, że wydarzy się to, co chcemy, żeby się wydarzyło, tylko trzeba umieć to osiągać. I z tego punktu widzenia zgadzam się z tobą, że istnieje pewnego rodzaju recepta, pod warunkiem oczywiście uwzględnienia czynników zewnętrznych, środowiskowych, rynkowych, ekonomicznych, które wpływają na to, jak nam w życiu idzie. Twoje publikacje są bestsellerami. No, dzielisz się tą wiedzą z innymi. Jak to się stało, że stwierdziłeś, ok, ja samokształcę się, osiągam te cele, ale pomogę też innym? Widzisz, bo najlepszym sposobem na to, żeby być dobrym uczniem, a ja przede wszystkim jako kogoś takiego siebie traktuję, jest nauczanie innych. Więc to jest pewnego rodzaju paradoks, że jak chcesz się najwięcej nauczyć, to powinieneś przekazywać wiedzę, którą masz. To jest chyba tak samo jak z miłością. Jak masz jej dużo, to ci się wylewa i obdarowujesz wszystkich po kolei. Obdarujesz swoje dziecko, ale obdarujesz też psa, co macha ogonem, albo swoją żonę, nawet jak ona jest w danym momencie zdenerwowana. To tak samo jest z wiedzą. Wiesz, nią się po prostu dzielisz. Więc obojętnie, czy my rozmawiamy w tej chwili, mając ogromny zaszczyt wspierać Polaków mieszkających, czy też rozmawialibyśmy przy kawie, to i tak będziemy wylewać z nas to, co w danym momencie mamy. Jak mamy pozytywne emocje, to będzie wychodził optymizm. Jak mamy wiedzę, to będzie wychodziła wiedza. Jak mamy relacje, to relacje i tak dalej, więc ja po prostu mam dużo. I jednego, i drugiego, i trzeciego. Stąd się ze mnie wylewa. I przede wszystkim, to jest najważniejsze, ludzie z tego czerpią, bo nie byłoby pewnie takiej popularności, takiego followingu w social mediach, gdyby nie to, że ludzie są tym zainteresowani. A skoro są zainteresowani, to znaczy, że ja jestem przydatny. A jak jestem przydatny, no to to już jest wartość, bo ja pracuję w usługach, a usługi mówią, że trzeba być sługą, trzeba pomagać innym ludziom. I tam już jest pod spodem pewna hierarchia, kodeks postępowania tego, czym ja się w życiu kieruję. Czy to jest tak, że nasza mentalność jako Polaków, ona się w jakiś sposób zmienia? Bo niewątpliwie to starsze pokolenie, no, ono w jakiś sposób jest ukształtowane przez czasy trudne. Bardzo trudne. Okres PRL-u w Polsce. Natomiast my jesteśmy już w zupełnie innym miejscu, jeśli chodzi o kraj. I no chociażby z social media, tak, gdzie ty jesteś bardzo aktywny. Mhm. Tam pojawiają się ludzie, którzy stosują te twoje wskazówki. Mhm. Jesteśmy już innymi Polakami niż to, jak patrzyło się na nas kilka lat temu? Wiesz, to jest taka bardzo duża generalizacja na temat 38-milionowego społeczeństwa, jak jeszcze dodamy imigrantów, to niektórzy mówią, że 60 milionów nawet, więc są Polacy, którzy są z różnych pokoleń i oni przeżywali różne rzeczy, tak jak słusznie zauważyłeś. Homo sovieticus nas dotknął bardzo mocno, czyli ta mentalność sowiecka, taka charakterystyczna dla krajów, które przez komunizm przechodziły, czy się stoi, czy się leży 2000, się należy, postawa roszczeniowa, model wszystkim porówno, który w ogóle w Stanach Zjednoczonych nie by do głowy nie przyszedł i kilka innych aspektów, które mocno tę mentalność podkopały. Trzeba wziąć też pod uwagę, że to nie dotyczy tylko naszych rodziców, ale też rodziców naszych rodziców. Ponad 30% PTSD, czyli stresu posttraumatycznego w pokoleniu rodziców naszych urodzonych po II wojnie światowej, więc to są bardzo konkretne socjologiczne, polityczne, gospodarcze uderzenia, które zmieniły psychę narodu i to dosłownie, nawet nie w przenośni. I my jesteśmy pokoleniem, które to musi czyścić. To nie jest taki do końca star, dlatego ja zawsze miałem dystans, jak Amerykanie, z którym przecież pracuję bardzo dużo, mówią, wszystko jest możliwe. Ja mówię, to ja zapraszam do lat 80., kiedy ja się wychowywałem i zobaczymy, czy wszystko jest możliwe. Albo do Korei Północnej, to zobaczymy, jak krzykniesz na środku placu, że wszystko jest możliwe, jak cię zaraz zamkną w więzieniu. Więc trzeba na to popatrzeć z punktu widzenia tego, że my po prostu rozwiązujemy przede wszystkim problemy z przeszłości i to, co nam zostanie czasu wolnego, energii, siły, to w taki sposób budujemy przyszłość. Więc my osiągnęliśmy niebywałe rzeczy w perspektywie ostatnich 30 lat. Niebywałe, bo trzeba było nadrobić. Polakom się chce, Polacy są ambitni, Polacy mają dużo do udowodnienia, bo nie mieli, bo im zabrano, więc oni teraz pędzą. Oczywiście musimy się pozbyć demonów z przeszłości, malkontentstwo, o którym rozmawialiśmy, zawiść, pies ogrodnika słynny, negatywizm, marudzenie, brak zaufania, to są wszystko demony przeszłości, które trzeba zwalczać i ci młodzi Polacy, którzy są o wiele bardziej zglobalizowani,
cywilizowani, myślą w kategoriach bycia obywatelem świata tak naprawdę, oni już mają na pewno inną mentalność i oni dokonują tej zmiany. Mi oczywiście zależy, żeby dokonać jej jak najszybciej. Badania pokazują, że dwa pokolenia są potrzebne po to, żeby na poziomie społecznym zmienić jakieś przekonanie. Ja wierzę, że naszą dzisiejszą rozmową zmienimy kilka następnych w przyszłym czasie. Ktoś może powiedzieć, no chce się zmieniać, ale pojawiają się hejterzy. Jak patrzeć na te osoby, które chcą namieszać w negatywny sposób w naszym życiu, mimo że chcemy iść do góry? Wyjść z założenia, że droga na szczyt zawsze prowadzi pod górę, nie ma innej możliwości i że hejterzy zawsze będą i popatrzeć na to albo z perspektywy tego, że ja traktuję to jako pewien element tego funkcjonowania i tej gry. Jak ktoś chce pływać, to będzie musiał być mokry. Jak ktoś chce być znany, osiągać sukces, będzie hejtowany. Musi sobie z tym umieć radzić i zacząć się uczyć, w jaki sposób do tego podchodzić. Po pierwsze, oddzielić konstruktywną krytykę od negatywnego feedbacku, czyli zrozumieć, że ludzie, którzy nas krytykują, mogą mieć coś mądrego do przekazania, jeżeli szczególnie są bardziej kompetentni od nas w określonej dziedzinie, wtedy nawet uszy po sobie słuchać i się zgadzać, bo dzięki temu rośniemy szybciej. I z drugiej strony mieć podejście do toksycznych spraw w charakterze omijać, po prostu odsuwać gdzieś na bok, bo jest dużo zawiści w różnych społeczeństwach, w naszym również, które jest spowodowane bardzo trudną historią i ci ludzie cierpią. Ja na nich patrzę poprzez pryzmat pewnego współczucia i tego, że szkoda, że oni nie wiedzą i czasem niestety nie chcą się dowiedzieć, że oni mogą znacznie więcej niż im się wydaje. Wiesz, popatrz na to. W Polsce mamy 21% ludzi z wyższym wykształceniem w porównaniu do 11% Anglików i 11% Niemców. Czemu mielibyśmy więc z Polski akurat do Londynu najczęściej, albo może być do Chicago, gdzie wyjeżdżają młodzi ludzie i zamiast powiedzieć hello, how are you, to oni się zastanawiają, czy użyć present simple, czy present continuous. Wiesz, to jest przykład, gdzie nasza mentalność ogranicza tę twardą kompetencję, którą mamy. Tak jakbyśmy mieli $1 000 000 w banku, ale tylko sklepik, w którym można wydać $5 dziennie, więc dlatego musimy zmienić tę mentalność i dlatego ja widzę, i taki kierunek obrałem, że kompetencje społeczne, marketing, zarządzanie, szeroko pojęta duchowość, rozwój osobisty, to jest właśnie ten kierunek edukacyjny, który Polakom jest niezwykle bliski i jest im potrzebny, bo to uzupełni im, nie zamieni, ale uzupełni kompetencje twarde, inżynieryjne, medyczne, którymi możemy na poziomie światowym się chwalić. Mateusz Grzesiek, na tym naszym amerykańskim rynku tutaj, to jest z kolei doktor Mac. Tak. Mówisz o American Dream. Jak ty tutaj radzisz sobie i jak wygląda twoja codzienność? Wygląda bardzo dobrze, bo nie ma hejtu i jest pełna otwartość. W związku z czym, jak jeszcze do tego dodamy aspekt pod tytułem nie może być prorokiem we własnym kraju, to wyobraź sobie, ja mówię w 7 językach. W związku z czym w momencie, gdy przyjeżdżam i rozmawiam z Amerykanami, którym czasem się zdarza niedobrze mówić w tym rodzimym języku, z jakiego korzystają na co dzień, to oni do mnie mówią, że jesteś smart, albo jesteś genius, albo to jest niesamowite. Dla porównania pamiętam kiedyś, w Polsce się pochwaliłem, bo w brazylijskiej telewizji występowałem, się pochwaliłem filmem stamtąd i byłem cały dumny, bo ci Brazylijczycy w ogóle zachwyceni, no wiesz, kto się portugalskiego uczy, kto jeszcze z Polski, tej egzotycznej, dla nich przyjeżdża, w telewizji występuje, ma coś fajnego do powiedzenia. Zostawiłem to na YouTubie, ten film, i jeden z komentarzy brzmiał, źle akcentujesz po portugalsku, powinno być na drugą slabę od końca. I wiesz, to jest takie, ja na to dziś się z tego śmieję. Ale ja później ukułem takie hasło, że jak poradzisz sobie w Polsce, to poradzisz sobie wszędzie. Więc ja przyjeżdżam do tych Stanów i dla nich to jest zupełnie niepowtarzalne, że ktoś może mieć takiego rodzaju przygotowanie merytoryczne, bo ja mam, wiesz, dwa fakultety, dwa magistry, sprawa z psychologii, mam doktorat z zarządzania, kolejne dwa doktoraty z pedagogii i z psychologii w drodze, więc dla nich to jest w ogóle niespotykany koncept. Ja wtedy mogę powiedzieć, jestem z Polski, okej? I to nie jest joke, to jest konkret, więc oni poprzez ten pryzmat uczą się, że ci Polacy mogą naprawdę robić duże rzeczy, bo dla mnie to jest właśnie kwintesencja patriotyzmu, godnie reprezentować poprzez pokazywanie tego, co w nas najlepsze, swoje własne społeczeństwo. Więc oni mnie przyjmują świetnie i ja też widzę, że, i to jest następny fascynujący paradoks, że pewne rzeczy, które są destrukcyjne w Polsce, na przykład nadmierny sceptycyzm, świetnie się przydają tutaj. Bo jak działam w takiej Kalifornii i
oni mówią, wszystko jest możliwe. Ja mówię, zaraz. Tutaj w ciągu 3 lat 99% statystycznie startupów padnie. A oni mówią, nie jesteśmy wystarczająco zmotywowani. Ale może wy naukę potrzebujecie, a nie motywacji, bo wy już jesteście tak nakręceni. Więc ja nagle, zaczynając być bardziej polski w Stanach, świetnie mogę skompensować to, czego im brakuje, bo oni są nadoptymistyczni dla odmiany, od czasu do czasu, nie biorąc pod uwagę, że czynniki ekonomiczne, twarde, konkretne, trzeba także uwzględnić, żeby sukces osiągać. Więc ta polskość mi się niezwykle w Stanach przydaje i oni bardzo dobrze mnie przyjmują, bo i to jest właśnie ta kwintesencja, myślę, tego pozytywu a propos American Dream, że oni cenią kompetencje i jak ktoś jest zdeterminowany, ambitny i mu zależy i jest merytorycznie przygotowany, to tutaj karierę zrobi. I ja w taki sposób to traktuję. Gdzie obecnie w Stanach Zjednoczonych jest dr Matt? W jakim miejscu jesteś i jakie masz plany? Co dalej chcesz tutaj? Jak chcesz działać? Doktor Matt w tej chwili jest marynarzem, trochę zmienił profesję i podróżuje po tych Stanach w bardzo różnych miejscach. Doktor Matt swoją drogą świetnie przyjął się doktor Matt, bo Mateusz Grzesiak nikt nie mógł wymówić. Stąd wpadłem na pomysł, że to, bo za każdym razem, jak oni robili tę minę i mówili, jak? What? A ja, może Matt po prostu, niech zostanie, bo Grzesiak, nie do wymówienia. To wybrałem północną Kalifornię jako siedzibę, z której mogę najwięcej działać, bo tam są te firmy w Dolinie Krzemowej, gdzie mam dostęp do dużego biznesu bardzo i też bardzo otwartej mentalności. Ale jest masa innych rzeczy, które się pojawiły po drodze. Pojawiła się kwestia Teksasu, gdzie w Dallas, ja będąc biegłym w języku hiszpańskim, dostałem propozycję pracy z Latynosami. Jest 60 milionów tutaj. Ja dla nich też jestem pewnego rodzaju rozwiązaniem, bo połowę życia spędziłem w krajach latynoskich, mam żonę Meksykankę, więc mówię po hiszpańsku, rozumiem ich problemy, a z drugiej strony nie jestem jednym z nich, więc znowu mogę być prorokiem w tym kontekście, bo oni to traktują w kategoriach pewnego rodzaju rozwiązań. Później pojawiła się tutaj opcja, w Chicago, gdzie mam niezwykle ciepłe przyjęcie od was, zaproszenie, bardzo dziękuję, przecież to było na wariackich papierach robione, bo raptem... To prawda, to zresztą też pokazuje, gdzie my możemy dojść, bo my zmówiliśmy się w czasie 20 minut w środku nocy, gdzie ja przez przypadek zobaczyłem, że ty jesteś w Chicago. To prawda, a ja korzystając z tej niepowtarzalnej okazji stwierdziłem, muszę tak to poprzestawiać wszystko, żeby móc przyjechać tutaj i zrobić to, co powinno być robione. To też pokazuje naszą pozytywną cechę pod tytułem elastyczność, więc jesteśmy bardzo. W Miami występowałem w tym roku podczas Polish American Leadership Summit przez RTMX organizowany, więc tutaj mi się zapowiada świetna współpraca również i to z Polakami, pewnie z Amerykanami, więc myślę, że doktor Matt będzie pączkował albo się rozprzestrzeniał. Moja żona, doktorka farmakologii, mnie nazywa wirusem. Ona mówi, masz strukturę wirusa, bo się rozprzestrzeniasz, więc tam, gdzie będę zapraszany, tam będę jeździł. W tej chwili jestem nomadem, tak jak mnie jeden z Amerykanów nazwał, i dużo podróżuję. Ja mam takie główne rynki otwarte, to jest oczywiście Polska rodzima, Ameryka, no i Chiny. I to są takie trzy kolosy, gdzie mogę działać. Czy Mateusz Grzesiak ma czas wolny kiedykolwiek? No bo słyszę o tych wszystkich fakultetach, opowiadasz o tym, ile to jest do zrobienia. Czy ty znajdujesz czas wolny, gdzie można odpocząć? No, do góry brzuchem położyć się i dziś mam dość. Widzisz, po pierwsze kwestia tego do góry brzuchem, ja to ciągle ćwiczę. Jestem bardzo słaby w leżeniu do góry brzuchem. Będzie teraz wycieczka na Karaiby z moją żoną. Ona będzie na plaży, cieszyła się życiem i korzystała z meksykańskiego, z włoskim akcentem carpe diem i chwytaj dzień. A ja pewnie po 5 minutach będę ruszał palcami, żeby coś tutaj zrobić, bo mam taką, a nie inną osobowość. Ja nie znajduję czasu i ja go raczej robię, czyli planuję. Ja planuję go na rzeczy ważne, a ponieważ ważne są dla mnie tylko 3 rzeczy w życiu, to nie mam ich zbyt wiele i nie mam problemów z wyborem. Ja uprawiam rano sport, później pracuję, a później zajmuję się rodziną. I to są 3 rzeczy, które ja w życiu robię. W związku z czym mam relatywnie mało dystraktorów. Nie? Na Facebooku się pojawiam, bo pracuję i daję coś ludziom, ale nie dlatego, że mnie interesuje oglądanie selfie albo robienie ich sobie. Nie, to jest dla mnie miejsce pracy. W związku z czym jest to kwestia wyboru pewnej ścieżki życiowej, która prowadzi do koncentracji, a reszta to jest mądre planowanie. Ja się zajmuję edukacją, ja uczę ludzi, ja zdobywam kompetencje, więc na dobrą sprawę robiąc cały czas, chociaż w innej formie, te same rzeczy, bardzo szybko się człowiek rozwija. Wszystko, co mówisz, to chcieć to móc. To z kolei jest taka moja dewiza życiowa, że chcieć to móc. Jeśli chcemy coś osiągnąć, zawsze możemy do tego dojść.
nasze pierwsze spotkanie tutaj w naszym studiu telewizyjnym. Mam nadzieję, że nie ostatnie. Możemy też umówić się na kolejną wizytę w Chicago? Oczywiście. Bardzo bym chciał i chętnie Was odwiedzę, dając to, co mam do dania Polakom, czyli konkretną, merytoryczną wiedzę, jak zrobić tutaj Polish American Dream, po to, żeby osiągnęli jak najbardziej dużo. Doktor Mateusz Grzesiak lub doktor Matt, jak tak to jest. Woli po amerykańsku, był moim i Państwa gościem. Człowiek o nieprawdopodobnej energii. No i możemy się umówić w takim razie na kolejne nasze spotkanie. Piotr Orłowski, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.